Konserwatyści krakowscy, tak zwani stańczycy, czyli Stanisław Tarnowski, Józef Szujski, Stanisław Koźmian, w następnym pokoleniu Michał Bobrzyński, mieli jedną zupełnie niewątpliwą zasługę dla polskiej myśli politycznej. Otóż oni wprowadzili do polskiej myśli politycznej nowoczesne kategorie myślenia. Takie kategorie jak racja stanu, jak równowaga sił, jak geopolityka. Naturalnie zapożyczyli te kategorie u myślicieli francuskich, niemieckich, rzadziej angielskich, ale bez tych kategorii rozwój dalszy polskiej myśli politycznej nie mógłby przebiegać. W szczególności dłużnikami konserwatystów krakowskich w tej mierze byli dwaj najwybitniejsi politycy okresu międzywojennego i wcześniejszego, czyłRoman Dmowski i Józef Piłsudski, który każdy na swój sposób, ale jednak odwoływali się do tych samych właśnie kategorii.